Jesteśmy teraz u naszych brzęcików złocistych. Mamy dwie samiczki już. Także pewne już je zostawię u siebie, bo miałem zamiar jeszcze jedną sprzedawać. A już nie będę ich rozdzielał. To są dwie oczywiście siostry. Ale mam obcego zupełnie samczyka. Taką parkę właśnie. Także sobie dorzucę tutaj tego bażanta z jego samiczką, także dobiegną wówczas trzy samiczki. Zobaczę, myślę, że tu się śmiało i zmieszczą i myślę, że się pogodzą. No cóż, przyszedłem już znowu z wodą, tragedia. Co prawda będzie to widać, może będzie widać już słoneczko wręcz. Jest słoneczko, śnieg się topi. Z dachu widać, że cały czas kapie. Natomiast tutaj jeszcze zima. Każdego dnia dolewałem do tej miseczki wodę, bo nie mogłem tego lodu wytłuc. No ciekawy jestem, wczoraj jeszcze go nie mogłem wyrzucić. Dzisiaj będzie ciężko. O nie, wypadł. Dobra. Zobaczcie, jaka się bryła zrobiła. A to dlatego, że widać zresztą warstwy, jak się wodę dolewało każdego dnia jej po troszku. I ona natychmiast zamarzała. Nie można było tego wybić, w tym plastik wiadomo zaraz pęka, bo to taki miękki plastik namarznięty. Także powiem szczerze, że no ciężko miały barzęciki, jeśli chodzi o wodę. Pamiętam, że jak tylko dolewałem wody, to wręcz podchodziły i piły, no tyle co po prostu udało im się w tym momencie napić, bo za chwilę ta woda marzła. W nocy mieliśmy powyżej 10 stopni. Tak od ponad tygodnia. W ciągu dnia również temperatura się utrzymywała tak na minus 5, minus 7, więc siłą rzeczy ta woda marzła w przeciągu godziny, tym bardziej, że nałyłem się na lód, jak widzieliście, więc no tym bardziej to się wszystko zmrażało. No miałem jakieś tam dla nich, jeszcze widać, pomidorki leżą. Jeszcze wczoraj im rzucałem takie ze sklepu, taniej właśnie mieliśmy odebrane. Także myślę, że trochę tego soku miałyby się napić. No idziemy zajrzeć do następnych. No przeszedłem teraz wolierkę obok, tu akurat mamy tyminki. Tu samiczka na górze i spójrzcie, podobna sytuacja, wywaliłem właśnie lód. Zobaczcie też, jaka bryła, jaka cegła dosłownie z tego pojemniczka. Tu widzę w tym polidełku, które one miały, to wody dawno, dawno nie ma, dlatego, że tu już nawet wody nie lałem, bo to nie byłoby sensu, by zaraz zamarzało. Łatwiej było nam właśnie w te pojemniczki. I sytuacja podobna. Też dałem pomidorki, żeby sobie właśnie mogły podziobać, troszkę się napić, ale myślę, że najgorsze mamy za sobą. Mamy jeszcze tam obok wolierkę z diamentowymi, także spojrzymy do nich. No i jestem już u diamentowych. Bażanty są tyle dobre, że właśnie są bardzo odporne. To jest taki plus, bo jak się patrzy na przykład na kurki, kiedy w kurniku siedziały, bo były śniegi i chciały wychodzić, to tak się serce ściskało. Takie pomarznięte, pokulone wręcz. Natomiast jeśli chodzi o bażanty, to nie dało się tego zauważyć. Pomimo, że wiadomo, warunki były bardzo podobne, ani tu cieplej, ani tu zimniej. Ale one jakoś tak sobie radzą. Wcześniej miałem, pamiętam, diamentowe całkowicie w takiej wolierce odsłoniętej. Nie było to jak tutaj ściany, tutaj tego muru właśnie. Mało tego, zadaszone było tylko częściowo, dosłownie miałem jeden taki arkusz blachy położony właśnie na górze, a reszta odkryte. Powiem szczerze, że dwa albo trzy lata tam mieszkały, nic się nie działo i naprawdę uwierzcie mi, że zimy były potężne, chociażby, nie wiem, w zeszłym roku chyba nie, ale dwa lata temu taka była właśnie długa, długa, bardzo mroźna i tam się nic nie działo. No sytuacja bardzo podobna. Cegiełka lodu. Także idę teraz szybko po wodę. Doniosę im tej wody i myślę, że już teraz będzie. Teraz będzie ze zgórka. Sam się cieszę, bo już
Słońce wychodzi, jest cieplej. Słychać jak woda kapie z zachodu, już jest normalnie nowe życie.